Cześć, z tej strony Rafała, to kanał eFishing Team. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem chciałbym z Wami porozmawiać o gumach, a dokładnie chodzi o takie sporządzone trochę top 5 gum na okonia, jeżeli chodzi o 2021. A wracając do rzeczy. Skąd i dlaczego top 5? Chodzi o to, że wzięliśmy troszeczkę pod uwagę sprzedaż, którą mieliśmy jakby w tym roku, ale i również to, co prosili klienci, w jakiś sposób o co mówili, o jakich gumach, jakie mieli wrażenia po zakupie, bo często takie rzeczy są do nas albo pisane, albo po prostu jest dzwonione i opowiadane, co to się tam nie działo nad wodą. Niektóre z tych propozycji były użyte przez nas osobiście i też jakąś opinię jesteśmy w stanie na ten temat wyrazić. Jeżeli chodzi o numerację top 5, w ogóle nie bierzemy tu pod uwagę numeracji, czyli pierwsze miejsce, drugie, bo to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Po prostu jest to 5 gum, które zostały jakby wytypowanych troszkę przez nas i troszkę przez Was. Dobra, nie przeciągamy, zaczynamy od pierwszej propozycji. Okej, pierwsza propozycja to guma od marki Jackson, a dokładnie chodzi o serię Intensa, która jest bardzo dosyć szeroka. W tym przypadku chodzi dokładnie o model Bravo. Co można powiedzieć o tej gumie? Przede wszystkim trzy takie najważniejsze aspekty. Ona jest akurat w trzech rozmiarach, my się skupimy na piątce, bo była jakby najbardziej, można powiedzieć, sprzedażowa w jakimś stopniu, chociaż różnica między nimi jest naprawdę nieduża i każda z tych gum na pewno w jakiś sposób będzie łowić okonie, a mowa tu o rozmiarach 5, 6 i 7 cm. Dwa kolejne aspekty, których można nie powiedzieć, to po pierwsze to, że troszeczkę przypomina Kitecha, bo tak naprawdę cóż więcej można byłoby wymyślić, jeżeli chodzi o taki rodzaj gumy. Korpus mięsisty, ale wąski, ogon bardzo mocno spłaszczony, co za tym idzie imitacja po prostu bardzo drobnej, malutkiej rybki. W przypadku, jak widzicie, delikatny spad jest gumy. Na pewno coś, co daje przewagę w tej gumie, to to, że można byłoby na niej praktycznie łowić i w formie dropshot. Myślę, że spokojnie forma bocznego troka wchodzi jak najbardziej. No i główka, pod warunkiem, że główka bez kołnierza, bo niestety tutaj w żaden sposób inny jig z kołnierzem nie jest w stanie wejść, bo tego, nazwijmy tej gumy, która miałaby otoczyć ten kołnierz, jest po prostu bardzo mało. Tak skracając wywód na temat tej gumy, po prostu imituje mały narybek przez pracę swojego ogonka, która będzie po prostu bardzo mocno migotliwa i delikatna, więc myślę, że na te ciekawskie nasze okonie na pewno przynęta spokojnie jedna z, nazwijmy, jedna z numerów 1. Wybór kolorystyczny w przypadku Intensy, nazwijmy, to jest bardzo mocno podstawowy i w sumie tak naprawdę dużo więcej nie potrzebujemy, jak to wymyślnych kolorów w przypadku innych firm, gdzie mamy potem paletę gam, wiadomo, chętnie by się pokombinowało, ale naprawdę w zupełności te kolory, które tam są, bo są i naturalne, i jaskrawe, standardowo biały i perłowy, więc spokojnie te kolory wystarczają, więc biorąc praktycznie każdy w pudełku, jesteśmy w stanie pójść i łowić i otworzyć nawet jakąkolwiek wodę z okoniami. Kolejna propozycja jest od marki Berkley, to Ripple Shaft. Od razu na wstępie powiem, że jest to guma wycofana, więc opowiem o niej, ale można powiedzieć, że to, co tam już jest, co się uda kupić, już więcej w sprzedaży nie będzie. A szkoda, bo bardzo ciekawa propozycja, tym bardziej, że Ripple Shady, te klasyczne 7, 9, nawet 13 cm były bardzo dobrymi gumami sandaczowymi. Można powiedzieć, że w pewnym momencie numer 1, jeżeli chodzi o wodę, praktycznie gdziekolwiek w Polsce, a na pewno i w Europie. Ale to możemy powiedzieć. Przede wszystkim to jest jedyna najmniejsza wersja 5-centymetrowa. Guma również ma bardzo podobny charakter pracy jak do poprzednika, czyli do Intensy. Ogonkowa praca, tylko różnica jest taka, że jest ponacinana, więc całkowicie inna jest fala akustyczna tej gumy i co najważniejsze, jest przedłużone kopyto. Nie spłaszczone całkowicie, a przedłużone. Również tendencja, jeżeli chodzi o producenta, była taka, żeby guma po prostu przypominała złudnie płynący czy też pływający delikatnie, machając swoim ogonkiem na rybek. W przypadku tej gumy są tu oczy, co od razu zmienia postać rzeczy, jeżeli chodzi o możliwość używania jigów, więc tutaj też musimy użyć główki, która będzie, nazwijmy to, nie rozpychać, nie rozwalać tej gumy i nie wypadną nam oczy. Tu przede wszystkim wchodzą, jeżeli chodzi, żeby nie stracić tych oczu, jakieś główki typu micro jig i wszystko, co nie posiada najzwyczajniej w świecie kołnierza z ołowiu. W przypadku kolorystyki Ripple Shadów tutaj akurat producent zrobił więcej jaskrawszych kolorów. Z takich, nazwijmy to, naturalnych jest tylko smelt, ale ogólnie reszta kolorów jest jaskrawa, bardzo mocno pobudzająca i na pewno denerwująca, że tak powiem, ciekawskie okonie.
Przechodząc dalej, na pewno w tym top 5 nie powinno zabraknąć gumy, która złudnie przypomina już Kajtecha. Wiele już na forum było wojen, który pierwszy, który drugi, podróbka, nie podróbka. To nie ma największego znaczenia tak naprawdę, bo jest również gumałowna. Tutaj mówimy o Dafinie z Dive Tournament seria. Akurat nie ma wersji 5-centymetrowej, ale ta 7,5-centymetrowka w zupełności łowiła i sandacze, i okonie. Również praca bardzo mocno, jeżeli chodzi w tylnej części ogona, spłaszczony, przewężony. Różnica między nimi a Kajtechem to jest przede wszystkim na pewno w zapachu, ale to, że na końcu ogona jest delikatne spaskowanie przy tym takim spłaszczeniu totalnym, więc ona się tym na pewno odróżnia. Również guma dedykowana pod offset, guma dedykowana pod dropshot, główkę jig. No, tylko ogranicza nas wyobraźnia, w jaki sposób możemy się dobierać do naszych okoni. Tu jeżeli chodzi o kolorystykę, zdecydowanie większy wybór od naturalnych po jaskrawych, po perłowe, po fluo i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, jeżeli chcemy tutaj, to tą gumą wypełnimy pudełko w zupełności i możemy lecieć nad wodę. Kolejną gumą, która na pewno też zrobi, albo już może nawet robi jakąś rewolucję na rynku, to jest guma Shrug Minnow z Berkleya. Dokładnie z tej serii Urban. Jest to guma 4-centymetrowa, guma stworzona do typowego takiego łowienia, nazwijmy to drobnych ryb, imitując jakiś narybek, jakiegoś nawet owada. A dlaczego owada? Ponieważ ta guma posiada skrzydełka, nazwijmy takie płetewki po swojej lewej, jak i prawej stronie, co powoduje dodatkowe wibracje. Na pewno wielkim atutem jest gumy to, że jej korpus, który się zaczyna z samego przodu, jest całkowicie przewężony do samego końca i na końcu mamy konkretne, mięsiste, nazwijmy to kopytko, wykonane w karbowanej formie, tak jak w przypadku Ripple Shada, czyli dodatkowe kolejne fale akustyczne, które gdzieś tam w wodzie będą działać na, nazwijmy, ciekawskie okonie. Jeżeli chodzi o tą gumę, to na pewno myślę, że spokojnie można było jej też używać w górskich rzekach i poszukać w ten sposób na przykład pstrągów, może jakichś brzanek, nawet może i lipienia, bo patrząc na to, że rozmiar 4 cm można byłoby to na przykład uzbroić w bardzo mały haczyk. Kolejnym wielkim plusem na pewno jest to, że jest to w zapachu Powerbite. Wszystkie te gumy, nazwijmy to z serii, gdzie jest używany zapach Powerbite, zawsze odnosiły dosyć spory sukces nad wodą i w jakimś stopniu ta guma mogła być taką gumą, którą moglibyśmy uratować sytuację, jeżeli wszystkie, nazwijmy to, klasyczne rzeczy zawodzą, ale widzimy, mamy kontakt z rybami, podrzucamy im pod nosa, myślę, że z samej ciekawości przynajmniej po jednym, dwa ataki na te gumy możemy mieć. Jeżeli chodzi o rozmiar, tak jak wcześniej wspomniałem, jest to 4 cm, jeżeli chodzi o kolorystykę, jest dosyć spora, jest sporo jasnych kolorów, ale również znajdziemy coś naturalnego, coś w brązach, w jakichś, nazwijmy to, takich półszarych, przezroczystych kolorach, ale głównie są to jaśniejsze kolory. No cóż innego, właśnie chodzi o to, żeby je zawsze zaciekawić i żeby po prostu w to nam dziubały. Przechodząc dalej już do ostatniej pozycji, mamy tu do czynienia chyba z najbardziej, nazwijmy to już nawet w miarę kultową gumą. Jest to guma Dragona Bellyfish Pro. Całkowicie inna guma niż to, co niektórzy mają na rynku, bo mamy bardzo mocno mięsisty korpus, grubo, mocno przewężony ogonek z karbowaniami, więc jakby tych fal naprawdę jest sporo, jeżeli chodzi o tą gumę. Na końcu spłaszczone kopytko, które na 100% będzie pracować, więc nieważne, czy będzie uciąg wody, czy nie, delikatnie, wolno, będzie guma fajnie pracować. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę, to akurat tutaj producent zrobił tego sporo, bo Dragon ma tam 5, 6, 7,5, potem jest chyba 8,5, z tego co pamiętam, dyszka, więc naprawdę spokojnie można byłoby coś pod sandacza wziąć, ale też gdzieś tam poszukać tych okoni i większych okoni, więc jak najbardziej. A jeżeli chodzi o kolorystykę, to naprawdę w Dragonie jest bardzo duży wybór i mamy wszelkiej maści brokaty, wszelkiej maści kolory jasne, ciemne, naturalne, brązowe. Jeżeli chodzi o używanie tych gum, to mogę powiedzieć Wam spokojnie, że Bellyfish Pro, Tournament, Intensa, to są gumy, które używałem dosyć często, więc one łowiły. Jeżeli chodzi o taką sprawdzoną na razie gumę, to ten Ripple Shad, trochę późno się obudziłem, jeżeli chodzi o tą gumę, ale spokojnie, póki jeszcze są u nas w sprzedaży, możecie z nich skorzystać. A jeżeli chodzi o Shrug Minnow, to tak jak mówię, jak tylko będzie otwarta woda, będzie można troszkę wyskoczyć, to na pewno tutaj okoni poszukam na tą gumę. Nie przejdę obok niej tak obojętnie, bo tak jak mówię, lubię ciekawe, nowe rzeczy. A jak widać, guma już jest dosyć sporo, bo jest od początku tego roku, a jeszcze się na niej tak mocno, nazwijmy to, łowcy okoni nie skupili.
Okej, mamy umówione gumy, więc jedyne co mi pozostaje, to zaprosić Was do linków pod spodem filmów, w których możecie z nich dokonać zakupu, ewentualnie pooglądać, poczytać, posprawdzać sobie rozmiarówki, czy też kolorystykę taką pełną. Mam nadzieję, że Was jakoś super mega nie zanudziłem tą paplaniną i coś sobie z tego wyciągnie. Ja bardzo bym Was prosił o łapkę w górę, udostępnienie, subskrypcję oczywiście naszego kanału nadal. Osoby, które nie są na Facebooku, proszę, ewentualnie, które zobaczyły ten film, o przejście na YouTube, bo tam jest dużo szybciej, dużo łatwiej dotrzeć do Was. A za dzisiaj bardzo Wam mocno dziękuję. Trzymajcie się, połamania nad wodą, ewentualnie jeżeli lód u Was nie jest. I do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się, cześć!